Od wieków najlepszymi przyjaciółkami pszczelarza są pszczoły. Nie ulega wątpliwości, że zarówno jednych, jak i drugich łączy wspólna cecha – pracowitość. Po udanych zbiorach cała pszczela społeczność udaje się na zasłużony odpoczynek, świętując i oddając cześć pszczołom oraz matce naturze. Nie inaczej było w niedzielę 15 sierpnia podczas pierwszych od wielu lat dożynek pszczelarskich, które odbyły się na Ostrowieckim Rynku, a które zorganizowało rejonowe koło pszczelarzy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Koło pszczelarzy w Ostrowcu Świętokrzyskim istniało już przed wojną. Było założone w 1929 roku, także jeszcze przed wybuchem wojny to koło istniało. Obchodziliśmy 80-lecie, ale w Bałtowie, a także to koło się podzieliło teraz. Część poszło do Bałtowa, a tacy pszczelarze, jak to się mówi, z krwi i kości zostali. Jest nas około, no przeszło 50 członków z tej grupy takich zagorzałych, jak to można powiedzieć, członków pszczelarstwa. I chcieliśmy otworzyć to, co kiedyś było tutaj, bo kiedyś tutaj święto obchodziliśmy na rynku. Powrót tradycyjnych dożynek pszczelarskich to świetna okazja, by edukować społeczeństwo, jak istotne dla całego ekosystemu są pszczoły. W niedzielę mogliśmy przypomnieć sobie historię pszczelarstwa i dowiedzieć się, jakie produkty można otrzymać dzięki pracy pszczół. Pszczoły to jest zapylanie, pszczoły to jest wosk, pszczoły to jest najważniejsza rzecz, to są miody, które są też lecznicze. Kiedyś na przykład nie było cukrowni, nie było cukru, więc miód służył jako ta słodycz. Może nie każdego było stać na ten miód, ale już większe rody miały swoje takie barcie, gdzie tam korzystali z tych barci. Poza tym wosk był potrzebny do robienia świec, korzystały z tego klasztory, korzystały z tego kościoły. Natomiast jeśli chodzi o współczesne pszczelarstwo, wszystko dosłownie kręci się wokół miodu. To jest ramka miodna, która jeśli jest tak zasklepiona, tak zwanym zasklepem, to ten zasklep to jest jak tak się mówi certyfikat jakości. Jeśli jest ramka nie zasklepiona, to znaczy, że ten miód nie jest dobry. A więc miodobranie polega na tym, że widelcem albo za pomocą noża odsklepiamy ten zasklep i kładziemy do tej wirówki, żona tu zademonstruje, jak to się odsklepia, albo ja nawet, to się bierze widelcem, o, zrywa się to jest ten zasklep. I miodobranie polega na tym, że kiedy odsklepimy ten zasklep, ramki się wkłada do tej wirówki, to wiadomo, za pomocą siły odśrodkowej ten miód wychodzi z tych komórek i spada na ścianki wirówki. I on po prostu spływa, tam jest lejek, jest sitko, on się czyści przez jedno sitko, przez drugie sitko i w ten sposób uzyskujemy miód. Uzyskany miód trafia do słoików, a jego rodzajów i leczniczych właściwości nie sposób nie docenić. Ilość stoisk na płycie Ostrowieckiego Rynku obfitowała w różnego rodzaju pszczele produkty. Mamy wszystko, co dają pszczoły. To jest pierzga. Pierzga jest to przerobiony pyłek pszczeli, który pszczoły przerabiają u siebie w ulu. Najzdrowszy na przeziębienia, na krtań, do tego, co mamy. Mamy piękny wosk, który przez nas jest robiony, z czego my wyrabiamy swoje własne produkty, jakie mamy, moje świeczuszki i tak dalej. Mamy miody różne. Mamy miód tutaj, mamy miód akacjowy, mamy miód spadziowy. Spadź jest liściasta, ze spadzi liściastej. Wielokwiatowy miód mamy. Wielokwiatowy na przykład jest bardzo zdrowy dla dzieci, ponieważ jest zbierany z pierwszych kwiatków, które kwitną na wiosnę. Jest i tu mniszek, jest i tutaj akacja, jest i tutaj trochę lipy, bo to wszystko razem było mieszane. Spadź jest liściasta, to jest typowo na sercowe rzeczy. Bardzo dobra. Nie zabrakło również sprzętu dla pszczelarzy w postaci pacek, podkurzaczy, dłutek i wirówek, ale najważniejsze są przede wszystkim ule, które z biegiem lat zmieniały swoje oblicze i materiały, z jakich je wykonano. Ogólnie zasada działania jest tak sama, bo mamy dalej ramki, pszczoły na nich pracują, na nie znoszą nektar i tam ten miód powstaje. Natomiast dennica się znacząco różni, bo dawniej to były grube deski, jeszcze ocieplane sieczką albo słomą. Natomiast teraz czasem pszczoły funkcjonują wręcz na samej siatce, także widzą trawę pod spodem. Ważniejsze jest właśnie, żeby miały wentylację, bo pszczoły sobie
zawsze poradzą, ale tracą na to niepotrzebną energię. Zamiast pracować, one będą wentylować ten ul. Tak samo dostarczamy wodę pszczołom, bo one też sobie poradzą, ale lepiej, żeby miały tą wodę blisko, więc bardziej współpracujemy z pszczołami i dzięki temu trochę je uprzemysławiamy, zależy nam na tym, żeby jak najwięcej tego miodu jednak produkowały i skupiały się już tylko na tym. Tegoroczne dożynki powróciły do Ostrowca, a organizatorzy mówią: do zobaczenia za rok.